Jestem na centrum szkolenia żeglarskiego w Szczecinie i widzę magnolię, na której pływałem jeszcze chyba w 67 roku. W 1967 roku byłem tu żeglarzem, pływałem na magnolii, a potem jako kapitan pływałem z mieciem na zrywie, który tam stoi też. Idę zobaczyć piękne centrum. Masę jachtów. My musi tu i mieciu Irka dalej rządzić, bo przecież stoją jego łódki właściwie. To jest ta moja magnolia, na której lata ten kazaliśmy im, weszliśmy wtedy na bieliznę i kazaliśmy tym VIP-om włożyć na bomb. No było im ciężko, ale weszli i zeszliśmy, tak. A tutaj stoi piękna też jacht. No a najpiękniejszy to jest ten zryw. No tu jest, gdzie to z mieciem odbyliśmy podróż po Bałtyku. Cztery dziewczyny i nas dwóch bez silnika i Mieciu wtedy regularnie chodził do portów na żaglach. A tutaj ładny dar. Ahoj tam na darze. Ahoj, witam. Niech to wyjdzie ten słynny kapitan, który najlepsze laury zbiera. Brawo, witam cię. Witam również. Muszę ci powiedzieć, że tu na tej zrywie z mieciem, Irchą, cztery dziewczyny, nas dwóch po Bałtyku i Borholm i porty i tylko na żaglach, bo nie było silnika. No, jest to wyczyn, nie? Tam wchodzić między, sumować na żaglach. Oczywiście ja robiłem na sznurkach, tylko a Mieciu na sterze, nie? Ale chwała. A tam stoi magnolia, na której ja pływałem w 67 roku. Wyobrażasz sobie? Ja pływałem w tym, pamiętam, że nawet jakiś VIP-ów żeśmy na bomb wsadzali, bo na mieliźnie staliśmy oczywiście, nie? Na mieliźnie i magnolią, tak. Ile ona może mieć lat? No już ponad 50. Ponad 50 na pewno, jeśli ja 67, nie wiem, może 8, ale tak to było. 66. To co? 66 to ja kończyłem szkołę morską, to wiesz, w tym czasie, no. No tak, masz piękną łódkę i same zwycięstwa słyszę. Także moje gratulacje, a pozwoliłem sobie nagrać cię. Także ahoj!